Siema, z tej strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, a dzisiaj mam dla Was odcinek, w którym pokażę Wam, jak Adidas traci już w sumie miliardy dolarów, z czego się to bierze, co się dzieje w ogóle i czy mają jakiś pomysł, jak temu zapobiec. W momencie, gdy Adidas zrywał kontrakt z Kanye Westem, zrobiłem Wam specjalny odcinek, w którym pokazywałem Wam plusy, minusy tej sytuacji i pokazywałem, że Adidas za bardzo nie ma żadnego pomysłu, w jaki sposób zastąpić całą linię Yeezy i że mogą mieć naprawdę bardzo duże problemy ze sprzedażą. I okazuje się, że trochę miałem rację, ponieważ ostatnio dostaliśmy oświadczenie specjalne marki Adidas, które pokazuje, jak ogromne niosło to ze sobą straty i ile tracą po prostu na całej serii Yeezy, która nie jest wypuszczana, ile tracą na tych wszystkich butach, które wyprodukowali, a nie mogą ich wypuścić. Dodatkowo dostaliśmy także informacje na temat całej serii razem z Beyoncé i jej Ivy Park, który wydawał się być bardzo podejrzany, ponieważ wychodziło naprawdę multum tych butów, a okazuje się, że za bardzo na tym nie zarabiają, a nawet tracą miliony. Także zapraszam Was do odcinka. A jeszcze przed odcinkiem proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka i dzwoneczka, jeżeli lubicie modę, buty, to jest kanał dla Was. I oczywiście wpadajcie także na moje media społecznościowe. Dziękuję patronom za wsparcie na Patronite. Jeżeli jeszcze nie jesteś patronem, a chciałbyś być, to zapraszam Cię do linku w opisie, a jak mamy to za sobą, to przejdźmy do odcinka o Adidasie i czemu traci te miliardy dolarów. Tak jak Wam powiedziałem, ostatnio Adidas wypuścił oświadczenie, w którym pokazał, ile stracił pieniędzy na niewypuszczeniu Yeezy, które wyprodukował. I jest to, uwaga, 1,3 miliarda dolarów. To jest ogromna kwota, naprawdę to jest ogromna kwota i zazwyczaj, kiedy mowa tu o takich dużych kolekcjach z takimi artystami, to marki się liczą z ogromnymi zyskami, tak jak miał to Adidas przez ostatnie lata. Ale tutaj w momencie, gdy zerwali kontrakt z Kanye Westem, co według mnie tak czy siak było słuszne, to niestety trzeba było przewidzieć, że trzeba mieć coś w zamian dla ludzi, bo jeżeli nie damy nic, tylko po prostu przeczekamy ten moment, to sami wiecie, jak to działa w ogromnych markach i jak to działa po prostu na rynku, że w momencie, kiedy się nie rozwijasz, to tak naprawdę się cofasz. I tutaj w Adidasie tak to mniej więcej wygląda, ponieważ te ogromne straty nie biorą się z niczego. Samo wyprodukowanie tych butów, których było bardzo duża ilość, to już są ogromne koszta. Dodatkowo koszta zatrzymywania ich w magazynie, gdzie były już na pewno plany logistyczne, jak to rozplanować na całym świecie, jak to rozdysponować i cała logistyka wokół tego wydarzenia, wokół dropów Yeezy także kosztuje swoje pieniądze. To teraz dochodzą także koszty magazynowania tych butów, ponieważ co z nimi zrobią? To jest bardzo duży problem i tak naprawdę Adidas aktualnie jest bez wyjścia. Bo jak popatrzymy na to, w momencie, kiedy te buty są magazynowane, wiadomo, że Adidas traci na tym pieniądze, bo nie zniszczy ich, nie przerobi ich na co innego, ponieważ nie są one zrobione z takich materiałów, żeby za bardzo się dało. Dodatkowo w momencie, kiedy chcą je wypuścić, przelała się ogromna fala hejtu, jeżeli chodzi o fanów Kanye, że nie mogą wypuszczać tych butów i czemu wypuszczają buty Kanye Westa, jeżeli już nie mają podpisanego kontraktu z Kanye Westem. Mnie osobiście aż tak by to nie radziło, ponieważ to oni mają prawo patentowe i to oni tak naprawdę produkowali te buty. Kanye był po prostu jednym z oczywiście projektantów, jednym z pomysłodawców tak naprawdę tych butów. I tak dzieje się w wielu markach, gdzie po prostu projektanci przychodzą z jednej marki do drugiej, a buty dalej są produkowane, ponieważ to nie jest ich własność. I tutaj wygląda to dokładnie tak samo, tylko że jest aktualnie oczywiście powiązane z jednym z najbardziej popularnych raperów na całym świecie, jednym z najbardziej popularnych muzyków, który ma bardzo taki toksyczny też fandom bardzo często i wiadomo, że oni są bardzo prominentni i głośni, przez co jeżeli wypuściliby te buty, straciliby oczywiście także wizerunkowo ogromnie, i są tak naprawdę w impasie. Dodatkowo w momencie wypuszczenia tego oświadczenia ich akcje po prostu zleciały na łeb, na szyję strasznie. Adidas popłynął w tym momencie, to można zobaczyć w ogóle, wiecie, na akcjach Adidasa, jak to w jednym momencie po prostu runęło w dół. I wszystkie te zamieszanie wokół Adidasa także powodują, że coraz to mniej inwestorów gdzieś się chce kręcić wokół tej marki, ponieważ jeżeli widzimy, że tam są cały czas jakieś problemy, nie chcemy w nią inwestować i zazwyczaj tak to wygląda. Jeżeli widzimy, że jakaś marka ma bardzo duże straty, to także nie chcemy w nią inwestować i po prostu odbija się to i na wizerunku marki, i na sprzedaży, i jak widać także na zarobkach samej marki. Także jeżeli chodzi o sytuację samą z Kanye Westem i Adidasem, są w mega impasie i dodatkowo nie mają tak naprawdę nic, co mogłoby w jakiś sposób zastąpić całą kolekcję Yeezy, ponieważ nic aktualnie wokół Adidasa nie dzieje się takiego, które by było powiązane w jakiś sposób z lifestyle'owymi kolekcjami, co zaciekawiłoby w ogromny sposób fanów na całym świecie.
Wydawało się, że taką kolekcją może być, uwaga, Ivy Park od Beyoncé. Beyoncé, królowa popu, królowa po prostu muzyki, która ma sprzedanych albumów miliony, ma po prostu miliardy pewnie odsłuchań na Spotify'u. Ale okazuje się, że ludzie nie są chętni kupowania po prostu byle czego. I to według mnie był jeden z problemów Adidasa przez ostatnie lata, który wychodził z założenia, że my kupimy wszystko. A tak nie jest. Ponieważ kolekcje Ivy Park z Adidasem od Beyoncé śmierdziały od samego początku. Pierwsza kolekcja była bardzo dobrze przyjęta, kolorki były dosyć spoko, miały te klasyczne modele, które zawsze tak naprawdę były popularne w Adidasie, Ultra Boosty, Night Joggery wtedy, które wchodziły i raczej dużo z części tej kolekcji się rozprzedało. Ale w kolejnych latach widzieliśmy, że te kolekcje, ja sam spoglądałem na to z dosyć podziwem, że wychodzi kolejna kolekcja, w której mamy 20 różnych modeli ubrań, nie wiem, 10 modeli butów, które są po prostu w innej kolorystyce, są kolejne te same modele, które są po prostu przetwarzane i są troszeczkę zmienione, ale kompletnie nie siedzą. Widać, że nikt za bardzo ich nie kupuje, nikt w nich nie chodzi. I cały czas mnie to zastanawiało, w jaki sposób te kolekcje się utrzymują. No i okazało się, że w ogóle się nie utrzymują. Adidas okazało się, że przestrzelił ze swoimi oczekiwaniami co do sprzedaży aż o 200 milionów dolarów. O 200 milionów dolarów pomylił się w predykcjach sprzedaży całej tej kolekcji. I to jest dosyć niesamowite, ponieważ przewidywał, że ta sprzedaż będzie wynosiła około 330 milionów, a w jednym roku wynosiła 90, a w drugim około 40. I był to spadek aż 50%, co wcale mnie nie dziwi, ponieważ te rzeczy nie dość, że wyglądały tak samo, tylko były zmienione kolorystycznie, to jeszcze nie było żadnego hype'u wokół tych wydań, nie za bardzo ktoś gadał w ogóle o tych kolekcjach, a sama Beyoncé też ani nie nagrywała za bardzo albumów, które były gdzieś tam bardzo popularne, albo w ogóle nie nagrywała w tym czasie, ani nie koncertowała na całym świecie, więc wiadomo, że w momencie, kiedy o niej zbyt dużo się nie gada, no to też o tych kolekcjach też nie będzie zbyt wiele. I okazuje się, że spadki były tak ogromne, że Adidas zaczął tracić na wypuszczaniu tych kolekcji zamiast zarabiać. Okazało się, że Beyoncé w tamtym roku otrzymała 20 milionów dolarów za całą tą kolekcję, a Adidas stracił na tej kolekcji 10 milionów dolarów i wychodzi na to, że po prostu Adidas popłynął z całą kolekcją Ivy Park i nigdzie o tym za bardzo nikt nie rozmawiał, ponieważ wydawało się, że jednak kolekcja z królową popu, no to musi być coś świetnego i coś, co będzie się sprzedawało, a wychodzi na to, że niekoniecznie. I ja szczerze mówiąc się cieszę, bo wychodzi na to, że my faktycznie nie kupujemy wszystkiego, co nam marki dają, nie wszystko, co nam wcisną, to po prostu będziemy chcieli kupić. I jeżeli będzie obrędowane tylko jakimś tam znanym nazwiskiem, no to będzie w naszych rękach, a okazuje się, że nie. I Adidas ma ogromny problem, ponieważ ostatnią rzeczą, którą tutaj w jakiś sposób zapobiec temu wszystkiemu, tak naprawdę byłby jakiś pomysł kreatywny, jakiś artysta, który mógłby wybić Adidasa gdzieś tam wyżej. I jedyną osobą, która zdaje się tutaj być na pierwszym miejscu, z którą dałoby się coś zrobić, jest, uwaga, Bad Bunny. I wiem, że Bad Bunny ogółem w Polsce nie jest aż tak popularny, ale to jest gościu, który ma najwięcej odsłuchań na Spotify, jest to gościu, który ma ogromne wyświetlenia na YouTubie, jest jednym z pięciu na pewno muzyków, który sprzedaje najwięcej albumów, ma najwięcej odsłuchań, ma najwięcej wyświetleń na YouTubie. I jest to gościu, którego każdy model obuwia, który wychodził aktualnie z Adidasa, był hitem i każdy chciał kupować jego buty. W momencie, kiedy wychodziła już kolejna i kolejna kolorystyka nawet, tak czy siak się rozsprzedawała na Adidasie. I myślę, że to jest dosyć pomysł na Adidasa na następne miesiące, żeby dać mu jeszcze więcej, żeby dać mu właśnie jakąś kolekcję ubrań może, żeby dać mu jakąś kolekcję dosyć limitowaną, ale bardzo fajną, którą by wszyscy chcieli nosić. I wydaje mi się, że w jakiś sposób by to zażarło, bo widzimy, że tak naprawdę nie ma żadnego pomysłu na to, co będzie się dalej działo, ponieważ kolejne kolekcje, które wychodzą, Adidas widać, że kombinuje coraz to bardziej z jakimiś trekkingowymi klimatami, że coraz bardziej się łapie w to, co aktualnie jest modne. Dodatkowo znowu powróciły casual shoes i casual sneakers, które Adidas po prostu ma u siebie w katalogu, ich naprawdę bardzo dużo i na pewno na tym będą bardzo dużo zarabiali, na Adidasach Samba na przykład albo Gazelach. Ale tak czy siak trzeba zrobić coś więcej, a aktualnie nie widać, żeby mieli jakiekolwiek plany i teraz tylko i wyłącznie tracą pieniądze. Także jest to dla mnie niesamowite, że aż tyle pieniędzy zmarnował Adidas przez te ostatnie tak naprawdę lata, przez ostatnie miesiące i że nikt o tym za bardzo nie gadał i teraz nagle to wszystko wybiło. Ponieważ jak tak prześledzimy to, co się działo, no to w sumie szło się spodziewać nawet takich osób, które gdzieś tam po prostu pobieżnie siedzą w temacie, że coś tutaj nie gra, no i faktycznie nie grało. Także jestem bardzo ciekawy, co wymyślą, czy postawią faktycznie na innego jakiegoś artystę, czy zatrudnią kogoś kolejnego do siebie, do brandu, który będzie gdzieś tam młody, prominentny i wybijający się. Ostatnio też Jenna Ortega zatrudnili Wednesday, która jest aktualnie na topie.
i wydaje mi się, że mogą iść właśnie w tym kierunku, ale to trzeba szybko działać, trzeba szybko wypuszczać te kolekcje w momencie, kiedy ta osoba jest na topie, bo czasami po prostu jej czas przemija, a przy okazji Jenny Ortegi może tak być, ponieważ Wednesday była ogólnie światowym hitem i nie wiem, czy coś, co będzie kolejne z nią, będzie dokładnie takim samym hitem. Także dzięki wam wielkie za odcinek, dajcie znać, co wy myślicie na ten temat, ponieważ no dawno to gdzieś tam śmierdziało, a teraz to szambo wybiło. Także dzięki wam wielkie, do zobaczenia, cześć!